Radio Campus. Efekt sieci. Witamy w kolejnym odcinku Efektu sieci. Dziś rozmawiamy z Joanną Mazur, znaną już Państwu z niejednej rozmowy na naszej antenie, prawniczki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, analityczki Delabu. Cześć Asiu. Cześć. Przez długie lata człowiek cieszył się z tego, że może podejmować sam decyzję, że ma dużą swobodę decydowania o sobie, chociaż Steve Jobs akurat z tej swobody nie korzystał, bo miał tylko czarne t-shirty i czarne spodnie w szafie. No ale obserwujemy ostatnio, że coraz więcej naszych decyzji jest podejmowanych automatycznie przez różne zewnętrzne algorytmy. I o ile to jest piosenka na YouTubie, czy też podsuwanie propozycji jakiegoś towaru w sklepie internetowym, który może pasować do moich preferencji, no to jeszcze. Myślę, że jest to przyjemne i wygodne, że nie musimy tyle razy klikać i, i zastanawiać się nad każdym utworem, ale jak wchodzimy w przestrzeń takich bardziej wrażliwych kwestii, no to myślę, że to automatyczne podejmowanie decyzji może być nieco kłopotliwe. Czytałam ostatnio, w Financial Times historię pewnego projektu społecznego, który miał wspierać osoby z niepełnosprawnościami. I tam algorytm komputerowy zadecydował o tym, że 4000 osób, cztery tysiące osób z niepełnosprawnościami zostało. Pozbawionych pewnej części tego zasiłku chorobowego, no właśnie, bo ktoś zadecydował, że należy im obniżyć taki zasiłek. No i moje pierwsze pytanie jest takie, kto się podpisuje pod taką decyzją, która została wydana automatycznie i do kogo na przykład można byłoby mieć skargę o to, że zasiłek opiekuńczy czy też zasiłek dla osób z niepełnosprawnościami został obniżony. Ja myślę, że powinniśmy to rozłożyć na, czy powinniśmy to rozłożyć na dwa elementy, czyli wydaje mi się, że w momencie, w którym nadal operujemy w ramach starych procedur, które e, są określone zwykle w prawie i mamy powiedziane, kto daną decyzję administracyjną, czy dany wyrok wydaje, tak, no to teoretycznie podpisują się nadal pod tym te same osoby, co do tej pory, tak, dany urzędnik w imieniu jakiejś instytucji, reprezentując tę instytucję. Tylko problem polega na tym, kiedy cofniemy się właśnie o, o krok i sprawdzimy, czy nadal to jest tak, że rzeczywiście ta decyzja jest przez tego urzędnika wydawana, czy postępuje on po prostu zgodnie z tym, co zostało mu silnie zasugerowane przez jakieś zautomatyzowane rozwiązanie. Mhm. Czyli można powiedzieć, że wtedy taki werdykt jest niczyj, jeżeli nie możemy dotrzeć do tej procedury, która stała za, za wyborem czy za podjęciem takiej decyzji? Myślę, że chcielibyśmy jednak, żeby nie było tak, że werdykty, które dotyczą dosyć istotnych sfer naszego życia, są niczyje. Tak? Czyli w momencie, w którym mamy właśnie szczególnie takie sfery, w których mamy kontakt z państwem, które w jakiś sposób udostępnia nam lub odmawia nam dostępu do danych usług czy do danego typu pomocy, nie do dopuszczenia wydaje się sytuacja, w której nie mamy jasno określonej odpowiedzialności i za, jaki, jakby za to, jaka ta decyzja jest i za jej uzasadnienie. Ale mówimy chyba o różnych procesach decyzyjnych w tym momencie, bo z jednej strony o takich stricte konsumenckich, na przykład sugestia wyborów rozmaitych towarów, a z drugiej strony o decyzjach w przestrzeni publicznej. Ciebie interesują chyba te decyzje, jak dobrze zrozumiałam, rozprawę, którą przygotowujesz, publiczne. Jakbyś mogła powiedzieć, w jakich aspektach naszego funkcjonowania, czy też tego styku z państwem zautomatyzowane decyzje w ogóle mogą być podejmowane? Jeżeli chodzi o przykłady z Polski, mamy system wprowadzony, który zautomatyzował proces przydzielania spraw sędziom, tak zwany system losowego przydziału spraw. Mamy już w tym momencie nie używany algorytm, który używany był do decydowania, do jakiego profilu dana osoba bezrobotna powinna być dopasowana i w związku z tym determinowania rodzaju pomocy, którą ona powinna otrzymać. Mamy wiele przykładów z innych państw europejskich w sferach takich jak na przykład mobilność nauczycieli, taki algorytm, który był używany we Włoszech, mamy decyzje dotyczące rekrutacji wydawane również z pomocą algorytmu. Także jeżeli chodzi o tę sferę działań stricte państwowych, tych przykładów jest coraz więcej. Mimo tego, że tak jak powiedziałaś, nadal wydaje się, że większość to są algorytmy, które są używane jakoś tam w sferze za którą odpowiedzialne są prywatne przedsiębiorstwa, i to w sektorze prywatnym. Tylko że pro, to, co wydaje mi się problematyczne, chociaż tak jak zauważyłaś, moja rozprawa dotyczy tych algorytmów, algorytmów używanych w sferze publicznej, to e, ta granica też wydaje się zacierać, bo kiedy zastanowimy się nad tymi bardzo głośnymi przykładami dec, e, profilowania, przekazu, jeżeli chodzi o reklamy polityczne, tak, które wydarzały się teoretycznie na Facebooku czy innych mediach społecznościowych mamy do czynienia niby z sektorem prywatnym, tak? Niby to jest przedsiębiorstwo, które nie jest zaangażowane w wydawanie decyzji przez władzę publiczną, ale jednocześnie, jak się okazuje, może mieć wpływ na to, jak ostatecznie nasze życie publiczne wygląda, jak nasza sfera polityczna się kształtuje, kto zostaje wybrany w wyborach. Więc wydaje mi się, że te, właśnie to zacieranie granicy między tym, co publiczne i tym, co prywatne jest jakimś osobnym problemem, nad którym by się warto, warto pochylić. Wydaje mi się też, że jest pewien kłopot z przejrzystością tego typu y, procedur, bo jeżeli mówimy o tym, że no, być może urzędnika można znaleźć i, i wskazać odpowiedzialnego za podjęcie takiej czy innej decyzji w takiej, przez, w takiej strukturze biurokratycznej, przejrzystej, o tyle w przypadku ustalenia algorytmu to, to, czy to architekt takiego algorytmu wtedy odpowiada za, za, za wykładnie czy za podejmowane decyzje? Bo czasami urzędnik nawet nie wie na podstawie jakich kodów w Pythonie czy w ARze jakieś decyzje są podejmowane. I, I kogo wtedy należy pociągać do odpowiedzialności. Czy ta przejrzystość jest jakby immanentnie wpisana w tak podejmowane decyzje, czy to nadal jest jakaś taka niszowa kwestia, nie wiem, posiłkowania się sztuczną inteligencją w takich decyzjach administracyjnych? Wydaje mi się, że. Poważnym problemem jest to, że nie ma właśnie procedur i nie ma za bardzo namysłu y, nad tym, czy te algorytmy powinny być upu upubliczniane, czy nie. Są działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, które właśnie składają wnioski o dostęp do informacji publicznej, żeby dostęp do takich algorytmów dostać. I to, o czym mówisz, y, wydaje mi się o tyle istotne, że drugorzędną jakby kwestią jest to, jak ten algorytm działa, jeżeli chodzi o wyniki, które on daje, tak? Czy jest tak, że on jest dyskryminujący, czy nie? Co jest najczęściej formułowanym wobec algorytmów zarzutem. Bo można z kolei postawić w drugą stronę argument, tak, Że decyzje wydawane przez ludzi jak najbardziej też są dyskryminujące. W związku z czym to jest takie po prostu błędne koło. W momencie, w którym używamy danych z decyzji wydawanych przez ludzi, które były dyskryminujące, algorytm staje się dyskryminujący i właściwie nie ma Odtwarzamy różnicy, kto to. kto to robi. No bo tak czy siak efekt jest dosyć... Yy, i Podobny. No, tak. <laughs> Podobny i przygnębiający. E, I właśnie dlatego tak ważnym problemem jest dostęp do tych algorytmów. Tak? Czyli w, nie, samo, nie sama wiedza na temat tego, jakie te decyzje są wydawane, tylko y, możliwość zweryfikowania, na jakich podstawach one są wydawane. No tu jest głośna historia związana z taką dyskryminującą, chyba nieświadomie też postawą Amazona, który chciał wprowadzić usługę Prime w rozmaitych obszarach Stanów Zjednoczonych. No i na podstawie algorytmów właśnie, takich danych, które gdzieś zgromadzili o tym, którzy klienci w których dzielnicach różnych miast byliby potencjalnie zainteresowani taki, ta, taką usługą, uznali, że nie wprowadzą tej usługi na przykład w dzielnicy Roxbury w Bostonie. No bo jest to dzielnica zamieszkała głównie przez... Ciemnoskóre, i w różnych innych obszarach, gdzie skupienie osób jakby białych, rasy białej było najmniejsze. I to, mam wrażenie, jawnie odtwarzało właśnie te dyskryminujące postawy. To jest chyba też jedna z dużych wad czy mankamentów algorytmów, które są skażone właśnie takim odtwarzaniem dyskryminujących rozmaitych postaw i zachowań. Czy jakieś są jeszcze negatywne konsekwencje tak podejmowanych decyzji? No bo oszczędność czasu jest oczywista, ale czy jakieś jeszcze kłopoty wynikają ze stosowania tego typu e, procedur? W podejmowaniu decyzji administracyjnych? Jednym z tych głośnych przykładów również ze Stanów Zjednoczonych jest badanie przeprowadzone przez ProPublikę, które dotyczy takiego algorytmu czy programu Kompas, który używany jest do podpowiadania, czy dana jednostka popełni jeszcze raz przestępstwo, czy raczej nie będzie skłonna do recydywy. I właśnie z tych badań przeprowadzonych przez ProPublikę wynika, że w związku z tym, Jakiego typu e, zmienne, jakiego typu pytania są zadawane w ramach kwestionariusza, z którego dane są potem wykorzystywane do przeprowadzenia tej analizy prze, przez właśnie kompas. E, algorytm jest dużo bardziej skłonny do wydawania decyzji e, mówiących o wysokim zagrożeniu, które stwarzają właśnie osoby czarnoskóre, a także do traktowania surowej kobiet niż mężczyzn. W związku z czym, kiedy pytasz o konsekwencje, ten przykład wydaje mi się pokazywać, że to bardzo zależy od tego, w której sferze w ogóle dany algorytm stosujemy, tak? No bo z jednej strony mamy właśnie do czynienia z takimi oczywistymi przypadkami, kiedy to, czy ktoś będzie aresztowany, czy nie będzie aresztowany, zależy właśnie od decyzji wydawanej w sposób zautomatyzowany. Z drugiej strony mamy te przykłady, które mogłyby się wydawać. Jakoś tam mniej istotne, na przykład systemy używane do tego, żeby sprawdzać w sposób zautomatyzowany, czy dany filmik narusza czyjeś prawa autorskie. No, czujemy intuicyjnie, że waga tych dwóch kwestii może nie jest na tym samym poziomie, ale jednocześnie, kiedy zastanowimy się nad dalszymi konsekwencjami wynikającymi z tego, że te algorytmy używane do wybierania treści naruszających prawa autorskie mogą w jakiś sposób uniemożliwiać udostępnianie treści ironicznych, krytycznych wobec władzy na przykład, w jakiś sposób przetwarzających nagrania oficjalne, co jest dopuszczone, tak, w ramach satyry, w ramach parodii. Mamy możliwość robienia tego zgodnie z prawami autorskimi, a te algorytmy są bardziej surowe niż dokładnie prawa by tego wymagała. W związku z czym, no tak, wydaje mi się, że przede wszystkim e, zależy od tego, w której, w której sferze w ogóle stosujemy te rozwiązania, a w związku z tym, że one są stos stosowane coraz powszechniej właśnie ze względu na przekonanie o ich większej efektywności które mogę jeszcze tylko dodać, że niekoniecznie może być prawdziwym przekonaniem, no to mamy coraz więcej tych aspektów, w których te algorytmy mogą mieć wpływ. I takim przykładem, jeżeli chodzi właśnie o ten nieintuicyjny brak efektywności, jest jedno z sprawozdań dotyczących działania jednego z polskich sądów. Które zawiera w sobie takie informacje dotyczące tego, że tak naprawdę wdrożenie tego algorytmu poskutkowało większym nakładem pracy wymaganej, jeżeli chodzi o przydzielanie tych spraw. Niż miało to miejsce do tej pory. Ja też czytałam historię algorytmu, który był stosowany na oddziałach, chyba w jednym ze szpitali na Filipinach. Google chciał stworzyć algorytm, który pozwoli wcześniej wykrywać cukrzycę na podstawie badania dna oka i siatkówki oka. No i okazało się, że obsługa i personel szpitala mieli tak duży kłopot ze zrobieniem zdjęcia, które było jakościowo odpowiadające systemowi. Te, tym potrzebom mm -hmm. systemu, że właściwie co, co piąte zdjęcie tylko się nadawało i trzeba je było poprawiać, żeby ono w ogóle przeszło przez ten system i okazało się, że coś, co miało ułatwić pracę pielęgniarkom na oddziale, no było przeciwskuteczne, bo nie dość, że zajmowały się photoshopem i pracą na edytorze zdjęć, to jeszcze musiały te zdjęcia poprawiać i te badania poprawiać, a, a tak naprawdę na oko, mówiąc już kolokwialnie, widziałyby, że, że, że te zdjęcia, czy też ten pacjent nie kwalifikuje się do dalszej diagnostyki, bo, bo nie ma przejawów takiej, takiej, takiej czy innej choroby, o której tam była Mowa. więc rzeczywiście ta omylność być może jeszcze tej technologii jest tak duża że póki co przysparza nam często więcej pracy no ale są też chyba dobre strony bo jak pomyślę o tych uprzedzeniach czy dyskryminacji o której rozmawiamy to wyobrażam sobie zastosowanie takiego algorytmu z korzyścią na przykład w procesie rekrutacji do pracy no bo my jako ludzie mamy niestety tendencję do dyskryminowania chociażby kobiet w procesie rekrutacyjnym czy osób ciemnoskórych czy osób w podeszłym wieku i taki algorytm mógłby być pozbawiony takiego aspektu dyskryminującego ludzie mają Stereotypy uprzedzenia, a algorytm nie miałby, więc może to byłaby szansa na to, żeby na przykład zwiększyć efektywność zatrudniania kobiet na rynku pracy w Polsce. Ten tryb warunkowy, którego używasz, że mógłby, że byłby, jest myślę bardzo znaczący w tym kontekście, bo z tego, co na razie wiemy i z tego, jak te algorytmy, które były używane do tego, żeby na przykład wyświetlać ogłoszenia o pracy na LinkedInie czy na innych mediach społecznościowych. Na razie raczej powtarzają te mechanizmy, które znamy z rynku pracy, tak? Czyli raczej będzie tak, że ogłoszenia o dobrze płatnych ofertach dla programistów będą się pokazywały młodym mężczyznom, a niekoniecznie, niekoniecznie kobietom. Ale właśnie ten potencjał, tak, tego, że mógł, mógłby, że byłby i tak dalej, wydaje mi się, że w jakiś sposób każe nam wrócić do tej kwestii przejrzystości. Czyli w momencie, w którym byłoby tak, że faktycznie rozwijamy narzędzia w pełni przejrzyście, które y, świadomie i również z udziałem osób o, nie wiem, właśnie backgroundzie prawnym, które znają się na prawie antydyskryminacyjnym, które, nie wiem, też etyków, tak filozofów, y, osób, które jakby uwrażliwiałyby w ogóle twórców algorytmu i te zespoły, które nad nim pracują na tego typu kwestie, to nie kwestionuję, że jest to możliwe, że takie narzędzia byłyby sprawiedliwsze, czy mniej dyskryminujące, niż to, z czym mamy na razie do czynienia. No ale do tego właśnie potrzebujemy jakiegoś takiego krytycznego spojrzenia, które by kwestionowało tę neutralność algorytmów, tak? tę ich bezstronność i w jakiś sposób to, że wypieramy właśnie fakt, że za nimi stoją bardzo konkretne osoby, bardzo konkretne dane, które w jaki sposób prowadzą do tego, że jednak zwykle kończymy z rozwiązaniami replikującymi negatywne schematy, które znamy z naszego współczesnego świata. To pytanie do ciebie jako prawniczki, Asiu, na koniec. Wy, jako prawnicy działający w tych wszystkich kodeksach, musicie przetrawić niezliczoną ilość przepisów, wykładni, nie wiem do końca, jak, jak wiele jest tego, ale wyobrażam sobie, że to są całe tomiszcza. I czy może taki świat, w którym algorytm robiłby to za ciebie i robiłby to za prawników i za wszystkich innych decydentów, byłby takim światem utopijnym, gdzie wy, jako eksperci, moglibyście tylko zarządzać takim algorytmem, albo gdzieś go mądrzej i przejrzyście konstruować, czy wyobrażasz sobie, że taki świat prawniczy, czy też tych aktów prawnych z wykorzystaniem algorytmu, byłby światem idealnym dla Twojej pracy i środowiska, w którym pracujesz? Myślę, że świat, w którym niezbędna będzie współpraca między człowiekiem i algorytmem, to jest scenariusz, który jak najbardziej widzę, że jest prawdopodobny i to może się wydarzyć. I faktycznie jest dużo takich czynności, przy których nie wiem, maszynowa pomoc jest dużą ulgą i. Ułatwia w jakiś sposób wykonywanie tych zadań, które dotychczas były bardzo trudne, ale jednocześnie wydaje mi się, że problem z jakąś taką algorytmizacją prawa wiąże się też z tym, że prawo wedle niektórych koncepcji powinno w jakiś sposób zmieniać się i dostosowywać do tego, jak zmienia się otaczający nas świat. Tak? Czyli w momencie, w którym na przykład mamy stare akty prawne dotyczące ochrony praw człowieka. Istnieje taki rodzaj wykładni, która bierze pod uwagę to, że, okej, okay, to jak myśleliśmy o prawie do ochrony chociażby prywatności w latach 50., to jak myślimy o niej dzisiaj, to z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć, mocno się zmieniło. I teraz e, dosyć problematycznym aspektem używania do tego celu algorytmów, wydaje mi się, wytłumaczenie, może hej, maszyno, świat się zmieniał względnie na swojej kontekst. Tak. <gry> tak. Dlatego wydaje mi się, że o ile ta współpraca jak najbardziej i mogłoby z niej wyniknąć wiele dobrego i faktycznie e, też osoby, które mają zwykle jednak dosyć nieprzyjemny kontakt z wymiarem sprawiedliwości, czy muszą właśnie zapoznać się z jakimiś przepisami, mogłyby wiele zyskać na tym, żeby były narzędzia, które to ułatwiają, no to jeżeli chodzi o jakąś taką wizję świata opartego na decyzjach wydawanych jedynie przez algorytmę, mam szczerą nadzieję, że jednak mi to się nie wydarzy. Czyli algorytm nie stanie się obowiązującym prawem? Słuchaj, zależy czy będzie przejrzysty, czy nie. Właśnie, o tej etyce i o przejrzystości algorytmów i, i sztucznej inteligencji pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. Dziś e, naszym gościem była Joanna Mazur, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i analityczka DELABU. I mam nadzieję, Jasiu, że jeszcze wrócimy do rozmowy o tym, e, czy algorytmy mogą w sposób etyczny nami rządzić, a jeśli tak, to w jakich aspektach, a gdzie nadal potrzebna jest prawniczka we własnej osobie, choćby po to, żeby z nami porozmawiać. Dziękuję pięknie e, za rozmowę. Bardzo. Do usłyszenia. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.